Wsparcie Ukrainy zarejestrowano projekt rezolucji oskarżający Polaków o ludobójstwo na Ukraińcach. Jej autorem jest niezrzeszony deputowany. Pełna nazwa tego dokumentu brzmi: projekt uchwały o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951. Panie profesorze, pierwsze zasadnicze pytanie, o czym świadczy ten dokument? Czyżby o tych podpisanych antypolskich nastrojach na Ukrainie? Przewodniczący, mi się wydaje, że jesteśmy w tej chwili przed faktem obnażenia tej całej zakłamanej polityki historycznej, polityki też prowadzonej przez niestety środowiska polityczne polskie w kontekście źle pojętego partnerstwa strategicznego polsko-ukraińskiego, które poświęcało prawdę, fundamentalną prawdę o wielkiej zbrodni ludobójstwa dla poprawności politycznej. Przecież przez ponad ćwierć wieku tuż obok, za granicą wschodniopolski, kształtowało się społeczeństwo wychowywane na wzorcach skrajnego nacjonalizmu. Środowiska polityczne polskie ignorowały, lekceważyły albo też wprost okonowały społeczeństwo, że są to jakieś onegże przejawy, których nie należy generalizować, że jest to udział tylko Ukrainy Zachodniej, że są to prawda bardzo jakieś nieznaczące uchybienia, na które nie trzeba zwracać uwagi. I cóż, w tej chwili jesteśmy, prawda, przed faktem dokonanym. Zostało ukształtowane społeczeństwo na wzorcach skrajnego nacjonalizmu, wzorowanego na nazizmie niemieckim, na innych skrajnych antychrześcijańskich. Wręcz nawet, jak wspominał w swym czasie błogosławiony biskup Grzegorz Homyszyn, grecko-katolicki wielki pasterz, głos którego niestety nie dotarł jeszcze do społeczeństwa ukraińskiego, mówiący o satanizmie wręcz tkwiącym w tej ideologii. Więc ta ideologia stała się w tej chwili faktem dokonanym. Tutaj mocno chciałbym podkreślić, przy dopuszczeniu strony Polski. Ten dokument, który pojawił się, jest jednym z wielu emocjonalnych odruchów, które pojawiły się w społeczeństwie ukraińskim, niezliczonych odruchów, mimo że mamy okres w tej chwili wakacyjny, czyli emocje się wyciszają, tym niemniej. Bardzo mocne sygnały wychodzą z Ukrainy. Czyli ta strona ukraińska, można powiedzieć, poczuła się w sposób szczery dotknięta. Czy zostały zachwiane, prawda, pewien porządek świata, porządek historyczny, który został już wstrząknięty przez to społeczeństwo? Czy Polska jest, jawi się jako jeden z najgorszych wrogów Ukrainy, który, i tutaj bez przerwy się powtarza ta metafora, który wbija nóż w plecy walczącemu państwu? Także mamy w tej chwili patową sytuację, gdy chodzi o społeczeństwo polskie, o Polskę, która zaczyna przypominać wartości fundamentalne, bo śmierć, wejście do świata prawie 200 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, różnych narodowości, a przede wszystkim Polaków, znakiem rozpoznawalnym dla rzezi była przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, więc prawda, że Kościół rzymskokatolickość była, prawda, podstawą niszczenia tego społeczeństwa okresowego. Więc wszystko to świadczy o tym, że jesteśmy, prawda, w bardzo trudnym impasie. I raz jeszcze powtarzam, wielkie zaniedbania z polityki polskiej tutaj trzeba podkreślić. Panie profesorze, zatem jest to odpowiedź na uchwałę przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lipca, w której mówi się wprost o ludobójstwie na Wołyniu. Gdyby te słowa padły 25 lat temu, najprawdopodobniej takiej sytuacji by nie było. Gdyby społeczeństwo polskie wyzbyło się obłudy, która została narzucona przez pewne środowiska liberalne, proszę zwrócić uwagę też, że ten banderyzm tak obłożliwie jest traktowany przez liberałów, którzy w tej chwili, prawda, doprowadzają do też wielkiego zamieszania na zachodzie Europy. Czyli fundamentalizm islamski jest, prawda, czymś, co można bagatelizować, jest, prawda, co można zrozumieć w kontekście niszczenia, prawda, cywilizacji chrześcijańskiej. I, prawda, na taki fundamentalizm przyzwalają środowiska liberalne. Opinie twórcze też media, które, prawda, w Polsce bez przerwy tworzyły pewien klimat i pewną atmosferę współpracy polsko-ukraińskiej, też, prawda, bagatelizowały, przymykały oczy na sprawy, prawda, fundamentalne, czyli to zbrodniczej ideologii, która staje się podstawą tożsamości społeczeństwa, jakże ważnego w kontekście, prawda, polityki zagranicznej Polski. Więc także wracam też do tego, o czym powiedziałem, czyli gdyby ćwierć wieku wcześniej społeczeństwo polskie nie było manione, nie było oszukiwane przez zbrodniczą ideologię liberalną, każącą przymknąć oczy na sprawy mało ważne, a do takich mało ważnych spraw należała, prawda, sprawa rozliczenia zbrodni wojskich, tak, zapewne nie byłoby takiej sytuacji. Relacje polsko-ukraińskie byłyby ukształtowane, prawda, maksymalnie na fundamentach prawdy i poprawności opartej na prawdzie historycznej. W tej chwili, prawda, no jest impas. Tak, zbieramy, panie profesorze, żniwo za zaniedbania także ze strony polityków, ze strony państwa polskiego. Przypominamy te dramatyczne karty historii naszej ojczyzny. Ta uchwała dotycząca nazwania rzezi wołyńskiej ludobójstwem także doprowadziła do wyrażenia opinii przez prezydenta Poroszenko, który powiedział, że ten dokument będzie wykorzystywany do spekulacji politycznych. A zatem w tym zaognionym momencie, panie profesorze, jaka przyszłość relacji polsko-ukraińskich na arenie międzynarodowej? Proszę ojca, tak, to dobrze, że przypomniał ojciec to wlep po uchwale sejmowej wypowiedź prezydenta Poroszenki, która nastąpiła, prawda? I też tutaj chciałbym też, bo to jest przeoczone jeszcze jedno wielkie zakłamanie, które jest lansowane na Ukrainie. Mianowicie prezydent Poroszenko mówi, prawda, o rzekomo jakichś skrajnych nacjonalistycznych środowiskach, które doprowadziły do tej uchwały. Czyli, prawda, jednolita, jak w żadnym innym wypadku postawa Sejmu Polskiego, kiedy zarówno środowiska rządzące, jak i opozycje wypowiedziały się jednoznacznie
logiczny. Prawda, jeżeli utrzymuje się stan zakłamania przez dłuższy czas, to reakcja też jest, prawda, gwałtowna i trudna do opanowania. Także niestety po stronie ukraińskiej wykształciło się społeczeństwo, które, prawda, autentycznie utożsamia się z ideologią banderowską. Autentycznie, więc, prawda, to co w tej chwili czyni polska strona, jest odbierane jako strasznie, straszny gest nieprzyjazny. W tej chwili zobowiązuje na wszystkich szczeblach, w tym też, prawda, można zajrzeć na strony kierowanej przez Kościół Katolicki, wykładnia historii mówiąca o rzekomej wojnie polsko-ukraińskiej, prawda. Nikt nie przyjmuje prawdy o ludobójstwie. Wszyscy mówią, prawda, o wojnie polsko-ukraińskiej, o obustronnych krzywdach, o, prawda, czymś, na wzór wojny domowej, prawda. Czy, prawda, tutaj każdy ma coś na swoim sumieniu i nie wolno obarczać odpowiedzialności tylko jednej strony. Taka jest, prawda, świadomość po tamtej stronie. Więc mając taką świadomość, można sobie też przewidywać, że odpowiedź będzie formułowana w tym duchu. Panie profesorze, tak. Ale strona polska, prawda, jest tutaj obarczana odpowiedzialnością za kłamstwo, za to, że jest, no właśnie, chcę zwrócić uwagę też na to, że w wielu środowiskach, a też opiniotwórczych, mówi się o ukraińskim, mówi się o tym, że Polska realizuje w tej chwili, prawda, politykę Putina. Czyli to, z czym żeśmy tak, prawda, bardzo mocno walczyli przez tyle lat i gotowi byliśmy, prawda, poświęcić bardzo wiele i poświęcało się bardzo wiele, w tej chwili jest, prawda, wino stawiano Polsce w tej sytuacji. Bardzo dziękuję za ten komentarz i za spotkanie na antenie Radia Maria. Pozdrawiam, panie profesorze, Bóg zabrać. Dziękuję, szczególe. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maria z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Włodzimierzem Osadczym. W parlamencie Ukrainy zarejestrowano projekt rezolucji oskarżający Polaków o ludobójstwo na Ukraińcach. Różnic w kursie kupnej sprzedaży walut, na których zarabiały banki.
także świadomość młodych ludzi, którzy bardzo intensywnie angażują się w różnego rodzaju ruchy patriotyczne. No i ci, którzy, tak jak to pani powiedziała, bohaterów narodowych stawiają sobie za wzór, bo oni rzeczywiście mają młodemu pokoleniu wiele do zaoferowania. Wykonana następna stacja drogi maryjnej. Będzie wszystkich 14 stacji. Tym razem Katedra Lwowska i Matka Boża Nasza. To są wykonane Jasna Góra, Częstochowa.
prosimy o dalszą pomoc w wykańczaniu tego wotum i dziękujemy za dotychczasowe budowanie wszystkiego. Radio Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika i tego wotum. Zauważacie Państwo, że w tym naszym posługiwaniu jest jakieś crescendo, rośnie to wszystko. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy, prosimy o modlitwę, prosimy o współpracę. Dziękujemy wszystkim kołom, biurom Radio Maryja, wszystkim przyjaciołom w Polsce i w świecie. Dziękujemy za każdą Waszą modlitwę, wszystkim cierpiącym zwłaszcza. Dziękujemy za każdą pomoc. To wszystko istnieje tak od pierwszego do pierwszego dzięki Waszej pomocy.